kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Słuchajcie, przyszedł czas na pewne modyfikacje. I pewne modyfikacje tutaj będziemy robić. Tutaj będzie ogólnikowo Stare Miasto, łącznie z zamkiem i katedrą. Tutaj zniszczyłem kawałek takich wystających tych, więc ten tego. I tak sobie pomyślałem, że w sumie tutaj fajnie by było co nieco zmodyfikować to i tak. Na samym początku, słuchajcie, tak, musimy tej wieży się pozbyć. Musimy z tego na razie zrezygnować też. Okej. Okay. No i teraz pytanie. Tych torów tutaj raczej nie będzie. Nie tak jak tutaj byśmy, jak to jest obecnie. Więc na razie tutaj utniemy do tego momentu, może gdzieś tu. Dobra. I tak sobie pomyślałem, że można by to było nieco zmodyfikować. O, mogę to jeszcze poucinać? Mogę, dobra. W sumie tutaj nawet możemy też troszeczkę przyciąć, bo też to zmienimy. Dobra, bo wiecie co pomyślałem? Tu jest aleja. I tu też jest aleja. Fajnie by się było w nią tu jakoś wpiąć. Tak się znaczy, nawet tutaj ronda nie zrobić jakiegoś. To by pasowało przesunąć na razie. Wezmę tu. No tak sobie pomyślałem, że może tu by się nawet fajnie rondo nam wkomponowało. No. Tutaj byśmy zrobili mały myk, tylko na chwilę te budynki stąd wyoutować. Weźmy sobie tą aleję. Okej. Okay. Byśmy to wyoutowali jeszcze ten kawałek. Wzięli sobie znowu tutaj tą aleję. Tylko byśmy wzięli w ten sposób. Okej. Okay. Wiecie o co mi chodzi? Żeby tu zrobić taki zakręt jeden. No tak, tu byśmy musieli wejść mniej więcej tak, dobra. Okej. Okay. To żeby to szło w tą stronę. I teraz pytanko, czy ja tutaj zrobię... O kurde, wiedziałem. Ale w sumie moglibyśmy wtedy... Tak, teraz nie zapominajmy, że tu mamy tory. Można by to zrobić w ten sposób, nie? No, mogłoby być. Albo po prostu tutaj zrobić normalne skrzyżowanie. W sumie wtedy nie tracimy tutaj tego kawałka. I tutaj uzyskamy także... Tu by wyszło skrzyżowanie. Ten budynek byśmy bardziej przesunęli na skrzyżowanie. Ajajajajaj. Dobra, spróbujmy go trochę bardziej... Okej. Tutaj musimy to odpiąć i to odpiąć. O, i wtedy będziemy na to ideolo ten. Myślę, że będzie git. Myślę, że byłoby spoko. By właśnie w tej formie sobie to stało. Okej. No i dobra, teraz tutaj nam się zrobi troszeczkę komplikacji z torami, ale tutaj w sumie faktycznie... Aha, bo tu mamy w ten sposób tą aleję. Więc można by zrobić rondo tu. Chcę się podłączyć tutaj do tego, tak?
No bo ta aleja tutaj nam nie wyjdzie w ten sposób, tak żebyśmy mieli, wiecie. Tutaj trzeba by tą całą drogę przesuwać o kawałek tu, żeby nam to wyszło. Zróbmy prostą przymiarkę nawet. No patrzcie, jakby to, no, kilka centów tak naprawdę. Tak by to wyszło wtedy. Ale wtedy byśmy mogli tam zrobić idealne, fajne rondo. Aha. No i teraz mi to dało do myślenia. Teoretycznie jesteśmy w stanie to zrobić. Nie? Wtedy byśmy mogli sobie zrobić już tą aleję taką typowo, bo ona byłaby w sumie... Aha, nie, bo ona nie byłaby z autostrady, nie. Ale wtedy można było zrobić połączenie, że no autostradówka i w sumie byłaby tutaj, no nie... No nie byłoby to złe, wtedy mielibyśmy jedno rondo i drugie rondo tutaj od razu, nie? No dobra, niech będzie. Zaryzykujmy. Więc tak, musimy aż uciąć ten kawałek tu. Tutaj te drogi się troszeczkę, no, powiększą. Ups. Okej. To musimy nawet też wyoutować. Dobra. Dzięki temu powiększy nam się, znaczy no, powiększy, nie powiększy, ale troszeczkę nam się zmieni ta strefa. Tutaj tą ulicę musimy wyoutować też. Dobra. W porządku, czyli tak, teraz w sumie weźmiemy nie tą aleję, tylko weźmiemy tą aleję z tymi. Chyba, że tu mamy jak... Chyba, że ty, czekaj, może tam od razu byśmy z buspasem wzięli. Albo z tramwajem. Sobie tramwaj można by było puścić też po tych głównych drogach. Szczęście, poza droga z torami tramwajowymi. Szczęście, poza droga z torami tramwajowymi, ścieżkami rowerowymi i buspasami. O. I to by było git. No bo tak, o sobie dozwalne, o nie. Dużo jest szersze? No, w sumie sporo. No bo tak, o. Nie, no nie przesadzajmy, aż takiego ruchu tu na razie nie ma. Kurde, to powiem wam, że szkoda, że nie ma tramwaj, buspas, ścieżka rowerowa i jeszcze drzewa. Mamy coś takiego. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. W ten sposób. No i chyba by się najbardziej sprawdziło, nie? No bo tramwaj mógłby jeździć faktycznie. W sumie z uczelni mógłby jechać, uczelnię zahaczać. Wjeżdżać w ten, tu. Znaczy nawet tędy jechać. Przejść tu, jechać sobie tym. No, teoretycznie. Znaczy, na razie tramwaju tak nie musimy robić od razu, nie? Na tramwaj można by tego było później tam przystosować, nie? Chyba, że zamiast tramwaju to ten. Tą kolej nadziemną. Kurde. Dobra, weźmiemy ten. I będzie. Pójdziemy w tramwaje w przyszłym. W przyszłym odcinku. Okej, no to nam pójdzie parkingu trochę. Jej karamba. Trudno, muszą przeżyć.
budynek nie jest pusty, ale to nic. Okej. Okej, ciśniemy dalej. Teraz tak, tu musimy wziąć tą. No i na 12. Na 12 myślę, że będzie gites. Okej. Teraz wychodzimy z tego. Zero, okej. Czyli tu musimy teraz tak wziąć autostradę. Zupgrade'ować ten kawałek. Aha, bo nam się tutaj w ogóle. Aha, dobra. Wróć, wróć, wróć. Okej. Okay. W sumie tu możemy dać. Nie no, zwykłą, halo. Okej. No dobra, myślę, że będzie git, tylko tutaj by sobie pasowało chyba troszeczkę tą autostradę podnieść, nie? Wtedy nie będziemy mieć takiego tutaj dziwnego, wiecie, skoku. Okej. Okay. I tutaj też trochę podniesiemy, dobra. I to samo tutaj, nie? Pyk, 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 okej. Okay. Trochę pyk, 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 żeby zniwelować te... Nie wiem, jak to tam nazwać. Okej, okay, zielona trawa wychodzi. I tutaj też, dobra. Pięknie, ładnie. Teraz musimy wziąć sobie to do wody. Dokładnie. Tune in every Wednesday at 8 for this once in a week time television event, a box on both your houses, presented by Square Packages, the packaging specialists. Trochę za blisko tego, ale a nie, w sumie nie, jest za blisko. Okej, tutaj musimy ciutkę obniżyć to na środku. Nie, moment, moment, moment. A. O, dobra. No jest gites, dobra. To mamy przesunięte. Jep. Tu się wszystko zgadza. Dobra. Czyli tak, tu pójdzie. U. Aż tak tutaj ten? A no, aż tak. No. Ciekawe czemu tak. Dobra. Co to jest w ogóle nierówna jakoś czy coś? Pokaż mnie to. No faktycznie. Uj, to tak srogo. No dobra, to nic. Na razie to tak puścimy tutaj to. Teraz zrobimy tutaj łagodzonko terenu. Okej. Okay. No tu i tak będzie rondo, tylko tak właśnie pytanie jak z tym rondem tutaj, kurczę, bo nie wiem, czy tutaj później też będzie tramwaj. No w sumie można by tramwaj tutaj też puścić, bo widzę, że to jest dosyć dobra droga taka. Okej, okay. Później byśmy tu zrobili połączenie, to jeszcze tramwaj mógłby sobie nawet tędy lecieć za ten i tutaj sobie wśmignąć. No. No, w sumie nie byłoby to złe. Dobra, czyli tutaj tramwaj będzie szedł. I tutaj może też, nie? No tu też nie mógłby się łączyć do tego. No i elegancio. Czyli w sumie tak. A właśnie, mamy jakąś taką aleję mniejszą z tramwajem od razu, byśmy sobie postawili.
coś tutaj tramwajowego. Bus pas. Jest tramwaj z tymi, z drzewami. Ze ścieżką rowerową od razu. Ale bez drzew. Albo. A czteropasmowa droga. Pokaż mi, jak ona by wyglądała. No w sumie nie głupio, nie? Mamy i drzewa, mamy i ten. Mamy też tramwaj. I mamy w sumie... Okej. Okay. Jak wygląda w ogóle skrzyżowanie w tym? No i byłoby git, dobra. Niech będzie zatem, podłączmy się do tego. Tu mamy dwa pasy, nie? Tak. Dwa pasy i teraz tak, tutaj byśmy sobie wzięli tą zwykłą aleję. Dokładnie, bo ten tramwaj by sobie jechał w tym kierunku tutaj. Dokładnie. Dobra, to sobie musimy wziąć, czyli tym byśmy polecieli i tu i tam. Nie wiem, czy w dzielnicę finansową byśmy wjeżdżali później tramwajem, czy nie. Ale można by. Upgrade'uję od razu wszędzie jak leci. Okej, okay, na razie jest gites. Dobra, no i tak, na pewno byśmy polecieli w tym kierunku tu. Uła. Teraz pytanko, jak tu zrobić. Czy nam się to zupgrade'uje jakoś bez tego? Aha, dobra. Co to się nie... O, dobra, jest łącznik. A co pada znika na mo, zrobi nam się taki zwykły. Ale zawsze można coś z modów uczknąć. Jakiś most. Dobra, i tu lecimy dalej z tym tramwajem. A czekaj. Tak, myślę, że na razie góra dotąd co najwyżej, bo tu będziemy mieć połączenie stąd. No właśnie pytanie, jak tutaj... Aha, zrobi sobie, dobra, ale to nie, to już bez ławeczek polecimy. Dobra. A, tu w sumie też mogły być bez ławeczek. Te ławeczki mogły być tak naprawdę do poziomu tylko tego, do tego skrzyżowania tu. Znaczy, sorry. Do skrzyżowania tego tu, tu już mogły być inna ta. Dobra, to tutaj zmienimy. Damy tu może, co tu jest. Z rowerami od razu, ale bez tych. O, dokładnie. A tu jest w sumie z rowerami. A dobra, to teraz z rowerami. Dobra, no to takie zrobimy. A przecież nie będziemy tutaj w kurde w ławeczki szli wszędzie, bo bez sensu, nie? Żeby te ławki były... No. O, i patrzcie. Ha, ale elegancko. I mamy wtedy normalny ten, normalny most. Ale mi się pofarciło. No nie wiem, gdzieś dotąd na pewno, bo myślę, że stąd później puścimy po prostu tutaj ciąg dalszy. O. Taki byłby plan. No i to by jechało sobie dalej tędy tu. O kurnia, no to tu nam się rondo rozsypie akurat to. Tu będziemy musieli budować swoje rondo, bo tu się, tak, widzicie, disaster dzieje. Dobra, no nic, to w takim wypadku od razu możemy odciąć to rondo. I tutaj trzeba będzie postawić jakieś inne rondo. Dobra, w porządku, od razu tutaj, bo tutaj będzie szedł, będziemy szli tutaj, więc cak. Ups. Cak.
Na razie tyle, aczkolwiek to by można było zrobić tak, że tu byśmy sobie cofnęli, a tu byśmy puścili tramwaj. Ten tramwaj by sobie śmignął tutaj, tu się i tutaj on zawracał. Byłoby, nie? Myślę, żeby było. No i później kolejny tramwaj, kolejny kawałek tramwaja. Tramwaju. Pójdzie tu. Wszystko na razie dobrze jest, na dobrej drodze. Dobra. No i tu też nam się rondo wysypie, bo tu będziemy mieć rondo... A nie, czekaj, dobrze zrobiłem? Tak, dobrze, bo chciałem, żeby ten tramwaj jechał tędy. No i później jeszcze ewentualnie można stąd go puścić też jedną nitkę i żeby on sobie przejechał tu. Aha. Dobra, to jeszcze weźmiemy to. I tu też zamienimy, a to może na taką węższą, chociaż czekaj, bo tu jest taka... Co to jest za ulica w ogóle? Do uczelni. Mhm. Uczelni akurat aż takiej nie potrzeba. Dobra. Lecimy z tematem. Okej. Okay. Idziemy, będziemy się... Nie, no nauczę... O mój Boże. Cia. Za daleko poleciałem. Do tego skrzyżowania mieliśmy lecieć. Dokładnie. I tutaj. To było, tak, tutaj jest, tutaj tramwaju nie będzie. Więc tak, teraz tak, dwa ronda, trzecie tutaj w sumie. To normalne skrzyżowanie zrobimy. Czyli tak, rondo tu. A sobie pytanie, czy to w ogóle ronda robisz tutaj? Bez sensu może w sumie, może zostawimy tak, jak jest. Chyba, że... Tu zrobimy normalną drogę, ale rondo puścili... Dałoby się, czekajcie, zobaczmy, jakbyśmy sobie tutaj... Przypadło polecieli tak i później tu tak. Tej strony, nie? I rondo tutaj. Zamiast ronda tu. Rondo tu. Dobra. Daj mi tą uliczkę. Tylko moment, to musimy sobie zamówić wziąć znacznik taki. Okej. Okay. Daj mi nie to. Dawaj. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. I tutaj byśmy sobie też to wzięli, bo tutaj nie potrzebujemy już. Dobra, i tutaj byśmy zrobili normal zakręt. O właśnie. Dokładnie. Tu jest w sumie taka strefka handlowa. Też może to strefy handlowe jeszcze inaczej, proszę bardzo, tutaj było caknąć, abyśmy tutaj bardziej w to w sumie polecieli. Później cyk. Albo cyk. Teraz mnie trochę zastanawia to. Też to by dobrze było jednak też połączenie. Dobra, a sobie to połączenie niech będzie normalnie.
ostatnich mają przy tych przejazdów. No i tu się cały czas będzie normalnie cyk, cyk, cyk. Ten tagować. Okej, czyli tak, tramwajów tutaj nie mamy. Tramwaj mamy tutaj. I tutaj, aha, dobra, tramwaj na uczelnię. No dobrze by było jednak, nie? Dobrze by było, żeby tramwaj na tą uczelnię podjeżdżał. Tu mamy to, kurczę, to by pasowało, szkoda, że... Kurde, nie ma tych. To mamy dwupasmówkę. Dwupasmową drogę z tramwajem. Tu mamy czteropasmową drogę z torami tramwajowymi. O, czekaj. Pokaż. Jakieś takie bitne to trochę dla mnie. Jedna kierunkowa. Chyba z lampami. Buspas. Co to w ogóle jest? Toż tramwajowe, ale aha, dobra, chyba wiem co to jest. To jest chyba ta. Chyba to, dokładnie. Dobra. Czy wszystko jest jasne? No nie, no musimy tutaj iść faktycznie w ten tramwaj, to nie ma innej... A to czekaj, trolejbusy, okej, trolejbusy, my nie trolejbusy, tylko tramwaje. A tutaj chyba wziąłem trolejbusową, nie? Nie, z tramwajowymi, okej, ale czekaj, czteropasmowa droga? Gdzie to ma cztery pasy? Gdzie to ma cztery pasy? No jest jeden pas, to by był, tu jest ten. Chyba, że, aha, dobra, chyba, że autobus, te tramwaje jeżdżą też, bo tak jak normalnie na przykład w Krakowie jest, nie? Że tramwaj jedzie też po tych pasach, które, no wiecie, są przeznaczone dla samochodów, nie? Dobra, to by podjeżdżało pod akademiki. Dobra, i tutaj by pasowało teraz zrobić taki myk. Wziąć tory tramwajowe, metro, pociąg, trolejbusy. Gdzie jest tramwaj? Gdzie są tory tramwajowe? Tramwaj, dobra. Byłem w tym, a szukam torów. Dobra. Potrzebuję zwykły tor tramwajowy. Tor tramwajowy. O, dokładnie. Dobra, tu byśmy sobie zrobili. Czy tramwaj zawsze musi tak dziwnie ten? O co chodzi, nie? Taką pętlę mieć? No to byśmy zrobili taką pętlę. Szóstka, nie? No ja bym sobie po prostu tutaj zawracał, nie? Zastanawiam, czy by im tutaj też nie wciepnąć tego. Zajezdni od razu, żeby one stąd wyjeżdżały nawet. Bo nie mam za bardzo gdzie ich wciepnąć. Wiecie o co chodzi, nie? No bo tu tramwaj mam, widzicie, mamy tutaj połączenie tramwaj. Ewentualnie mogą wyjeżdżać gdzieś stąd. Nie, tu by ich też wciepnął. Ale tak to raczej biednie później po drodze, to średnia. Przecież nie będę gdzieś tutaj kładł tej zajezdni po to, żeby oni sobie stąd wyjeżdżali, nie? Ewentualnie zrobimy jeszcze taki myk. Czy ten kawałek tu też upgrade'ujemy do torów. Po to tylko, żeby tutaj... postawić tą zajezdnię.
Now the hit Equine Economic Simulator has a new expansion that delves into the cutthroat world of real estate. Horse Economy 3, Stable Markets. Can you... No i sobie tutaj mogę wtedy wyjeżdżać, nie? Legitnie. Major real estate empire? Can you spin your holdings into a $1 billion conglomerate? W sumie tu nie potrzebujemy nawet tego. To w zupełności wystarczy zwykła, najzwyklejsza droga. Dobra, oni sobie będą stąd wyjeżdżać, tu mają pętelkę. Jako tako to zadziała. Dobra, w sumie miałem zrobić dzisiaj ten. A wychodzi chyba, że zrobimy dzisiaj ten tramwaj. Dobra, tu na razie out. Tu idzie bez tego. Dobra, i tu jadą. Czyli tak, tutaj nie ma tego. Czyli co, ja mówiłem rondo, żeby tutaj, tak? No, chyba by tak było najlepiej. A też z drugiej strony, jak mają rondo tutaj, tu się mogą już rozbić, to może nawet by się tu obeszło, szczerze mówiąc, bez tych rond. For the complimentary listener appreciation t-shirt. It's too small for me, but it's perfect for my dolly. Oh, that sounds nice. I'm not sure if... Kurczę, nie? Quite big, and your dolly is regular sized. Or maybe dolly is your daughter or something. Tak się zastanawiam, czy zaryzykować po prostu... brak tych rond tutaj, nie? I zobaczyć, co się będzie działo. Dobra, tu połączenie mamy, tu mamy. To tylko byłoby teraz zrobić nam połączenie tu. No i teraz jeszcze pytanie tutaj, jak ten, jak to ustrojstwo, czy tam się ten zupgrade'uje nam? Upsi. Okej. Okej. A ja mam tam zupgrade'ować pod spodem. O, czekaj, coś na pewno jakiś tutaj disaster się zrobił. Dobra, zróbmy tak i zróbmy tak. Zróbmy następnie tak. Zróbmy to tak. Prosta. Dobra, wbijamy na 12, 9, 10, 11, 12 pod ziemię. Puszczamy pod ziemię i robimy wyjazd. Tylko może nie taki stromy. Też na 12. Okej. 12, 12. I robimy wyjazd. Aha, już to widzę. Dobra, zrobimy jeszcze inaczej. Dziewięć. I odtąd weźmiemy na tyle. Zrobimy na 12. Ale kuryła. Czemu to zawsze ten? Tak z dupy to łapie. Czemu zawsze jest, że... Ja bym robił podziemną tą. Dobra, na 12 znowu. Okej, okay. A jakbyśmy wzięli na całość? Tak, na cały jeden ten. Później na cały ten. I znowu na cały ten, nie? To będzie się to łączyło. Dobra, ale wykasujemy jeszcze ten kawałek. Dobra. Znowu bierzemy to. Znowu daje mi ten poziom tego gruntu, taki spipcony jest. Dobra, i tu wychodzimy na 0, ok. No.
I jest Gitas. Już sobie to, już nie jest taki, wiecie. Taki. Taki to znaczy jaki. Teraz pytam, czy to tak naprawdę tutaj potrzebuje aleje. Just let those thoughts drift away. Here at Calm Mind. No to by Rondo się przydało. Co jak co. So whatever that is for you. Whatever it is that gets you. Tu Rondo jest takie raczej must have. Control O. Whatever it is that troubles you. Dajmy to Rondo na 65. Byłoby. Okej, okay. Musimy usunąć ten budynek i ten budynek usuniemy. Dobra. Tutaj zrobimy to Rondo, tylko zrobimy to Rondo w formie autostrady. I upgrade'ujemy. Okej. Okay. Teraz potrzebujemy znowu tor tramwajowy. Kajesz ten tor. Chcę dróg, tylko chcę tramwaj, czy tor tramwajowy. Kurde, czemu ja zawsze wchodzę w trolejbusy? Powinno to jakoś inaczej odznaczyć. Dobra, tutaj byśmy zrobili normalny taki stricte zakręt. Może być w sumie, nie? Mogą sobie tak jechać, nie musi być to, wiecie, centralnie przy tym, nie? Okej, okay. Czyli tu Rondo by byłoby, no na razie takie. Co najwyżej tu bym jeszcze trochę krzoków i jest git. To się tak zastanawiam, czy tutaj tak naprawdę potrzebujemy do tego kawałka, bo zjazd autostrady mamy tu. Tutaj raczej nie będą, czy coś tak sobie myślę, czy by tutaj nie zrobić faktycznie takiej zwykłej drogi. A nie aleje specjalnie, nie? No bo tu może być, okej, aleje, ale tutaj ten kawałek w sumie by przejechali normalnie, tak jak tutaj, nie? Tylko potrzebujemy w takim wypadku normalną drogę. Znaczy normalną, no. O, tą drogę na przykład. Chyba, że będzie coś z tym. Podwójnego, ale z drzewem. Nie wiem, może jakieś tam drzewa, żeby, wiecie, nie było tak goło i wesoło. Tu jest. Czarna woda wraca. Ale nie ma nic takiego, widzę. Trzeba, żeby była taka wąska pasmówka, żeby miało drzewo. Dobra, no nic. Musi być w takim wypadku... musi być to ta droga. Okej. Okay. Zdajmy, że w sumie byśmy wzięli ją stąd. Okej, okay, czyli w sumie ten kawałek tutaj mógł być normal. No i kuźwa, znowu będę musiał tutaj poprawiać. Ja pierdzielę się. Wpipcyłem jak... Boże, znowu to samo. Widzisz, a nie grzmisz. No i jak mam teraz to poprawić tam pod spodem? Powiedz ty mi. To się tam potegowało, ale nie wiem. Czekaj, jak wyjdziemy. No nie potentegowało się, bo to jest niepotentegowane, ale... O, da się. Zarobiście. Dobra. Tu musimy znowu wyjść na powierzchnię. Tylko nie na upgrade. Okej, okay, zerówka. Bo tu byśmy dali sobie jakiś zakręcik. I tu też. Dobra. No i może sobie to tak śmigać tam.
leci. Ten tramwaj śmiga tutaj. No i teraz pytanie, tak, no teraz musimy znowu tutaj zrobić to samo. Zupgrade'ować ten kawałek. Żebyśmy mogli zrobić tutaj nawrotkę. Żeby nie robić, wiecie, jakiejś pętli tam i tak dalej. Dobra, no i tak by to wyglądało. Takie połączenie tramwajowe. Zobaczmy na tramwaje jeszcze. Możemy tu w ogóle zobaczyć na tramwaje. Mamy ten. No są, dobra. Więc tak. Tramwaje mamy podświetlone na... Jest to? Linie tramwajowe, tak, okej, okay, czyli tak. Stąd. Ciśniesz tutaj. Wrzucisz coś tutaj przez miasto, cyk, cyk. W sumie można by tutaj się położyć na dwie linie tramwajowe. Miałem robić Stare Miasto. Jedna linia tramwajowa tutaj pod Stare Miasto. Można by też je wpuścić gdzieś tutaj później. Jedna linia tramwajowa tutaj. Druga linia tramwajowa by sobie zajeżdżała tutaj właśnie do tego. Zajeżdżałaby sobie tutaj i wracała tędy. To w sumie jedno osiedle, które będzie mieć dostęp do tramwaju. Chociaż oni w zupełności nie musieli mieć, bo mają pociąg, więc ten tramwaj tutaj im też średnio potrzebny. Ewentualnie odetniemy im ten tramwaj i zostawimy go tak naprawdę dotąd tylko. Żeby on tylko po centrum jeździł. A zamiast tutaj. No w sumie też jest taka opcja. Bo nie wiem, czy jest sens, żeby go tutaj puszczać. Więc tak naprawdę ten tramwaj by jechał tylko od szkoły w tym centrum. I tak naprawdę grunt, żeby przejeżdżał tutaj przez ten. Przez dworzec, koło dworca. Tutaj byłaby kolejna. Chociaż tutaj można by się było już połasić pod jakiś hub, tak naprawdę. Więc chyba tak zrobię. Chyba to będzie jeszcze mała przeróbka. No i wtedy mogę ewentualnie pociągnąć ten tramwaj jeszcze tutaj, żeby na Stare Miasto wjeżdżał. Jak powstanie. Mhm. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Czyli ten kawałek będzie jednak do wyoutowania. Mała poprawka. Dobra, ale to już poprawimy, pobawimy się już w tym następnym odcinku. Na dzisiaj, słuchajcie, kończymy. Widzimy się w kolejnym odcineczku za tydzień, czyli w niedzielę. Gdzieś tam widziałem komentarze, ktoś pisał, żeby jednak może tego City Skylines więcej było i tak dalej. Kurde, powiem wam, że rozważam na razie kwestię jeszcze spróbowania raz w City Skylines 2 dodatkowo. Więc jeśli będą dwa odcinki City Skylines, to jeden będzie City Skylines 1, a drugi spróbujemy City Skylines 2. Ale to jeszcze jakiś czas. Niedługi czas, ale może jeszcze jakiś czas. No, dobra, słuchajcie, więc widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej.